Cześć, to Wacław, Życie Poczciwe. Dzisiaj powiem Ci, dlaczego czasem warto uczyć się od kogoś, zamiast robić wszystko samemu. Zapraszam. Chodzę ostatnio na basen od jakiegoś ponad miesiąca z instruktorem i jest to doświadczenie, które dało mi coś do zrozumienia. Mianowicie to, że gdy chodzi się i uczy jakiejś aktywności z kimś, to jest to dużo, dużo efektywniejsze. No kto by pomyślał, ale z drugiej strony zawsze starałem się wszystko sam. Sam się nauczyć pewnych rzeczy, bo wiesz, jest takie podejście, a że z internetu się nauczysz, na przykład jeśli chodzi o siłownię, ćwiczenia, z internetu się nauczysz, nauczysz się robiąc, bo to nie jest faktycznie jakaś tam kwantowa fizyka, to jest podnoszenie ciężaru. Tak samo sobie pomyśleć o pływaniu, czy o jakichś sztukach walki, o każdej innej dziedzinie. Z tym, że naprawdę jak masz gościa, który w tym siedzi, który to kocha, który to robi od dawna, to ta nauka będzie trochę inna, bo będzie od razu lepsza, bo masz kogoś, kto naprawdę już trochę przy tym spędził czasu. Plus po drugie, ten ktoś Ci powie, co Ty robisz źle, a to jest najważniejsze. Często, gdy się uczymy samemu, nie możemy poprawić pewnych błędów, bo sami ich nie widzimy. Dlatego, że trudno jest dostrzec błędy, gdy się uczy samemu. I często, gdy na przykład musimy zmienić taki pattern, taki schemat ruchowy, którego już się nauczyliśmy wcześniej, bo do którego po prostu jesteśmy bardziej predestynowani, może nie tyle genetycznie, ile fizycznie, to ciężko nam będzie go zmienić samemu. A gdy mamy chłopa, który naprawdę już widział ludzi, którzy też mieli ten pattern, też mieli ten schemat i pomógł im go zmienić, tobie być może też pomoże zmienić właśnie ten schemat. I tak się dzieje, na przykład na tych lekcjach pływania zauważyłem, że dużo rzeczy, może niby umiem pływać w teorii, bardzo dużo rzeczy robiłem niepoprawnie, bardzo dużo rzeczy poprawiłem już przez ten miesiąc, a im dalej w las, tym będzie lepiej. I dało mi to o tyle do myślenia, że mam w planach zacząć więcej takich aktywności, że ktoś mnie uczy, że idę do kogoś na jakieś zajęcia, do jakiegoś, może nie trenera, jeśli chodzi o siłownię, tylko jakieś zajęcia ruchowe, jakieś może sztuki walki, żeby poprawić sobie posturę szczególnie, bo wiecie, od tego siedzenia przed komputerem ta postura jest jaka jest. No i ogólnie polecam Wam zacząć rzeczy, robić rzeczy pod okiem dobrego nauczyciela, bo wbrew pozorom to jest coś, co sprawia, że nasza nauka, nasz rozwój się przyspiesza w dużej mierze. Oprócz tego, wiadomo, gdy ktoś się uczy, w ogóle uczenie się nowych rzeczy, a nie tylko robienie wszystkiego samemu, sprawia też, że dużo bardziej wychodzimy poza tą strefę komfortu, dużo bardziej rozwija się nasz mózg, bo poznajemy nowe rzeczy, nowe schematy. Musimy trochę nagiąć te działania, które robiliśmy wcześniej, żeby posłuchać trenera, żeby zrobić coś tak, jak on mówi. To wbrew pozorom dobrze robi nam na mózg, na tą plastyczność mózgu. Tylko ważne jest, żeby to nie były jakieś zajęcia masowe, żeby nie było za dużo ludzi, żeby były jakieś wymagania od Ciebie, bo jeśli są wymagania od Ciebie, to nie będziesz miał jak uciec od tego, żeby robić nowe rzeczy, żeby ćwiczyć, żeby faktycznie się zmieniać. Gdy jest za dużo ludzi, będziesz starał się prześliznąć, będziesz starał się pewnie, jak coś będzie niekomfortowego, niefajnego, będziesz starał się gdzieś to zamieść pod dywan. A im mniej ludzi jest na takich zajęciach, im więcej uwagi ma na Ciebie ten trener, tym lepiej to będzie działać. Dlatego takie coś Wam polecam. Słuchajcie, basen to jest fajna rzecz, z tym, że dzisiaj zapomniałem ręcznika na basenie. No, pierwszy raz mi się to zdarzyło. Po prostu stałem tam jak wieszak jakiś i kapało ze mnie, aż w miarę się mogłem ubrać. No coś pięknego. Polecam brać jednak ręcznik na basen. Tyle dzisiaj na Życiu Poczciwym. Widzimy się jutro w kolejnym odcinku. A może się nie widzimy, bo zaczynam wkrótce kawalerski weekend swój. Także no wątpię, że będą materiały. Mam recenzję książki na jutro już przygotowaną, którą odkopałem gdzieś tam z dawnych lat, z kilku miesięcy wcześniej. Także to wleci jutro, a w niedzielę zapewne nie będzie filmu. Być może w poniedziałek też nie. Zależy, jak się potoczy kawalerski. Widzimy się w kolejnym odcinku. Pozdrawiam Was. Hej! Dzięki za oglądanie.